Siemano, z tej strony Prezes Bernat, a dzisiaj lecimy sobie z codziennymi obowiązkami z Farminga 17, krów mlecznych. I jest ze mną dzisiaj szanowny kolega Miki. Dzień dobry, witam wszystkich szanownych widzów Prezesa Bernata. I szanowny kolega Sobol. Dzień dobry bardzo serdecznie, a czy dobry wieczór. I razem z tymi szanownymi kolegami, którzy będą ze mną w tle, postaramy się, żeby szanowne krowy będące na tym pastwisku przede mną miały co żreć, miały co pić i miały gdzie srać. Dobrze, teraz przepraszam Rafałku, przerwę ci. Jaką ułożyłeś dla nich dawkę pokarmową? Więc tak, najpierw to proszę ja ciebie, podjeżdżam sobie Valtrą. Tak? Walę sobie cztery kosteczki, tylko takie duże, nie takie posypne. No. Cztery kosteczki siana. Cztery kosteczki słomy, a później walę do pełna kiszunki. Ambitne plany. No, a ogólnie to paszobus mam ten wielki, taki, zobacz, taki duży. Taki duży, mówisz, tam takie dwie łychy wejdą. O Jezu, tam dwie, człowieku, to już tu nieskończenie wiele, taka ósemka. Wiesz, jak tu jest. Taka, no, ja wiem. I ogólnie to burdel mam na tej farmie, ale to nie jest ważne. A powiedz mi, Rafałku, czy uwzględniając, znaczy robiąc tą dawkę pokarmową, uwzględniłeś krowy zasuszane? Ty, ale one tu wszystkie mokre. O Boże. No to dobrze, to w końcu wiesz, twoja... Jakbyś tam nie mógł kiedyś zwierzęcej zdać, to pokaż właśnie tutaj... O właśnie, a mi się już wie, że zwierzęca skończyła. O, dobra, zazdro, nie? Zazdro. Ale wiesz, jakbyś tam miał problemy, to byś pokazał, no pani, to ja taki paszowóz, wielki paszu robiłem, ja żyć dałem i to produktywność na stówę mi jak ja bym jej pokazał ten filmik, to człowiek... Ja już podejrzewam, że mnie zdał. Bo tylko Bernard, ty głąbie. To się nie zdjęłeś kiszonki, tylko półtorej. Boże, weź, przecież te egzaminy, co my teraz będziemy mieli, to jest porażka, człowieku. TR16, takie nam robi testy. Porażka. Ja to też tylko to patrzę i nie wierzę. Też zależy, co ci się trafi, nie? Zawsze. No właśnie, no. To się zgadza, nie? Ale to może nie będziemy gadać o szkole, bo tutaj to nie na to czas. No nie na to czas, niedziela, godzina 22. No właśnie, chciałem tu końcówkę dodać, która jest? Ale... 26 pojusz, mordo. Kurwa, do świnu 6. No kurwa. No. Nagle ale... 4. Ty, a jakbyś tak na przykład, patrz, raz zapomniał pójść, byś się spytał tutaj, twój szanowny tatuś, czy byłeś, byś powiedział, że w farmingu obsiątłeś 1000 duszników, to na przykład ciekawe, co byś tam powiedział. On to by mi powiedział, żebym mu dał kasę za te 1000 duszników, tylko już nie w farmingu. Bym się kurwa do końca życia nie wypłacił. O Rafał, ale ja obsiątłem. Dałem żyć, dałem sobie kurydzę. Wszystko dałem. A ty, ale właśnie, bo tu ten. Nawet fajnie zrobili te świnie, nie? No, bardzo fajnie. Mi się podoba. Ja się nie zdumiałem mechanik. I są takie, i są takie te, jak to się nazywa? Takie pełne entuzjazmu, tak se chodzą po łące, nie tak jak u nas w tych budynkach na tych rusztach betonowych. Takim zimno, takie smutno, nie mają nad czym grzebać tymi ryjkami. A tutaj ci naprzocą z korytka wywalą, musisz podgarniać im. Oj tak. Łopatować. Będzie łopatować. Tak. Bo jak to było? I manda? I tylko kazują nam łopatować cały czas. Kazują. Jak kurwy wyszkoliły za nasze. A jutro nie wstanę do tej szkoły. Latem drablować, a zimowym łopatować. A potem idą mi. Manda! A później cały czas tłukło tak, ja wziu, całą noc tłukło, cały dzień. Ja pierdolę. Ale to jeszcze Grażyna Żarko i... Ty, żebyś moją... Żebyś zobaczył moją pryzmę z kiszonką, człowieku. Ona jest taka prosta. Ty, a teraz fajnie się równa tym wałem do kiszonki, tym jumbo ogólnie. Nie wiem, ale jak wziąłem ten... ja brałem ten... Kurwa, ten lemierz, czy jak... To się na chuje nadaje. To człowieku tak krzywo wyszło. Bo to jest gówno, że jak zapadnie się, to go byś sobie ta. Też użyje, tak? No, tak ten. To jest porażka, człowieku. Ale ja co to wyszedł ten bał właśnie taki na przód, jak ma na przykład szynela na filmach, taki do rozgarniania fajny, no tak. Styl on ma też. No to właśnie tym spokoj ci to porównasz, nie? Przyjedziesz 2-3 razy i elegancko jest.
Ty, muszę zobaczyć. A to jest w tych oryginalnych modach? Tak, tak, w oryginalnych jest taki, to się chyba Jumbo czy jakoś tak nazywa. No prawda, bardzo... masz z ciekawości wejdać, prawda? No, przydatna sprawa, bo wiesz co, dużo ułatwia, tak? No i również kieszonka. No, bo u mnie to ci powiem, że naprawdę strasznie to krzywo wychodziło, a tak się z tym męczyłem, że to jest masakra. A co nie, no, wiem o co chodzi, nie więc. Wiesz, najgorsze co u Kazia było, my wywalili wszystko z pryzmy i z Kaziem jeszcze raz my uchwypywali. Ale buja mi to ładowareczko, jak mam najgorsze pełno. To było to wcześniej, jak kiszonka weszła ci w silos i nie mogłeś jej do końca wybrać. Idź kurwa. No, ja mam tak po bokach. W becie, właśnie, czy nie pamiętam w czym, wyszedł silo cleaner. Tak, że takim... ci czyści z tego. Opa. No bo tak to nawet jest dobre trochę, nie? No. Że nie ma kolizji w tych ścianach i to wchodziło. No ale no wiecie, no to jest farming. Tak, ale ogólnie, farming. Ale ogólnie to farminga nawet fajnego zrobili. No, dużo nowych opcji w sumie doszło, które tam no rozmaicyły. Tylko wiesz co, standardowo jak to zawsze, jak patrzyłeś na gameplaye, na te trailery wszystkie i tak dalej, to grafika to jakby była zupełnie inna gra, nie? No tak, no to ty już o tym temat wiem, to jest pokój, to jest taki standard. Nie była ziemia, tak? A właśnie jak z tym Cattle and Crops, to będzie, nie będzie? Ty, to jest cały czas w trakcie pracy jakby, nie? Wydaje mi się, że to może być całkiem fajna sprawa, wiesz? Powiem ci tak, moim zdaniem to może, no farminga może nie doszczęcie, ale no na pewno przebić farminga. Jeszcze a nie. Po prostu farming teraz, wiesz, jak najbardziej chce też wydać produkty, żeby zarobić jeszcze póki ma... No. Po prostu bezkonkurencyjny jest, no bo no nie oszukujmy się, jest. No a co? No co masz innego? Nic. Ta polska farma, no gdyby tam była optymalizacja fajna... A druga sprawa, jazdy, że licencji nie ma też, nie? Ludzie na to patrzą. No właśnie, tam dużo jest bez licencji maszyn też, no. Ale nie oszukujmy się, jednak na licencję się dużo osób patrzy, nie? No a druga sprawa też na modyfikację, możliwość modyfikacji, nie? A no, to jest kolejna sprawa, nie? Bez modów, no to weź graj cały czas bez modów. Nie. Chociaż w sumie 17 to 17 naprawdę... jest najlepsza pod tym względem. Najdłużej idzie, nie? Wytrzymać bez modu. To jest dużo maszyn z moim strony. Aczkolwiek na przykład wkurza mnie jedna rzecz, mnie wkurwiła za przeproszeniem tak doszczętnie. Na przykład nie wiem czy kopałeś ziemniaki. No kopałem. Tym oryginalnym. No, tym małym czy dużym? Zobacz, oryginalne, on jest normalnie nic nieruszony jakby z 13. No tekstury ma to jest to samo. Wszystko, ale normalnie nawet nie jest ruszony nic. A buraki też nie ma jakoś szału. Nie no, buraki no to są spoko. Ładne. Buraki Holmerem to są fajne. Ale mi się tak ziemniaki podobają. Ale mi chodzi o ten mały, nie? A, no, mały tam został, ale ten Holmer jest fajny. Holmer jest fajny. To ten wał się nazywał Rek Jumbo 1 i on jest w narzędziach. Tak, ten wał. Potem sobie pomóż. Aha, dobra, dzięki. A ja sobie jadę. Całe 2 megabajty waży. Rozdaję, proszę ja ciebie, paszę. Tylko po kolei, żeby się tam nie potłokło, to żarcie. Czekaj. Tak w ogóle to holsztyńsko-fryzjerskie czy fryzjersko-holsztyńskie masz? Holsztyńsko-fryzjerskie, człowieku. No widzę, że tam wydajność masz na pewno z 11 tysięcy, no. Tak, 11 tysięcy, proszę cię, człowieku. Przy tym, jak? Nie no, tak mam 10-400, nie? Coś koło tego. A? I po ile teraz to mleko? A proszę ja ciebie, złote 45 netto. O kurde. No proszę. Takiemu to dobrze. Trzeba chyba jutro do Wójtka przedzwonić, po ile mleko jest. Co mówisz? Trzeba mi się jutro przedzwonić, po ile jest u nas. Ty, no u nas to tak różnie ci powiem. Zależne jest wszystko od parametrów. No nie, druga sprawa, no to no. Ilości jaką oddajesz. Bo jak ktoś ma dwie krowy, to na pewno nie może negocjować cen tak samo jak ten co ma 100, nie? Czy tam 200? Nie, no, po 200 prosto. Litrów tego idzie, nie? No, także różnie to bywa. Nie wiem czy zrobić dwa paszowozy, ile tu jest? Zobaczymy. Można zobaczyć. A nie powiem, tam mazli tam taką pewną osobę doi, która się nazywa na P, a nie będę tu mówił. I tutaj ma no też dużą wydajność mlekszną ogólnie, więc ja to pozdrawiam. Tak. W ogóle taka pompa była, tutaj tylko sytuację przytoczę. A, bo zresztą potem może to przytoczę lepiej, o tym live nie będę mówił teraz tutaj. Nie no, bo jeszcze fala hejtu na ciebie spłynie.
O, wezmę sobie te trzy kostki naraz, będę taki fajny. O kurde. Manitu da radę. Kurde, Manitu by nie dało rady, człowiek. No w sumie. Zapytasz... Komputer, na komputerze do odcięcia, ile wejdzie, kluczyk trzyma się od kurwa podnoszenia i kurde. To zapytaj się. Ma... Widziałeś filmik od Gołaszewskiego, jak Manitu daje radę? No. No. Manitu daje radę, mordo, przecież ta Manita jego to jest galantą. No, a jak fajnie skręca. O, aż się klapa otwiera od silnika. A to nie ino Ugołego. To Ugołego. No ale nie ino Ugołego się klapa silnika otwiera. Bo tłumacząc na polski do śląskiego, nie tylko u niego. Aha, w ten sposób, dobra. Mikuś to już trochę za śląskiego zaciągnął, to tłumacz. No gryf no frelet tak pokazuje. O, trzy kostki, to ci powiem, bracie, że już jest gangsterka, nie? A ty tam, Bernard, masz jako gryf no frela? Co ty, kurwa, do mnie mówisz? Tłumacz! Po jakiemu to? Gryf no frelo, równa się taka działka, co się rusza. No, o, tłumaczenie to... ładne. Takich to pełno, ci powiem. A to jeszcze ładna musi być. O, to już, no, gorzej, mówię, to już gorzej. O, to gryf no, tak? Gryfnofrela. Mi się to kojarzy z taką pralką w franiu, ale nie wiem czemu. No nie? Czekaj, bo tu cztery kostki na rewiry wbijają. A wiesz... Tu byście wiesz, co mieszkali, to leciało na dwójce? Co? Wczoraj, a przedwczoraj leciało ten... No, nie ja mocny. No Boże. Kajcie. Tak sobie włączyłem i tam... Kaźmik, podejdzie do płata. A no było, faktycznie. I tak... Spojrzałem, dawno nie oglądałem, tam taka ta jakość jeszcze, taki te stare filmy, nie? No, jeszcze ta, no, tak co się fajnie ekran rozmazuje, nie? Tak, i takie kropki, takie czarne, takie wielkie, nie? Się wyrazywa. Kurwa, cztery naraz kostki, ja pierdolę. Ty, to jaka pojemność tego paszowozu jest, bo tak padujesz, 64 tysiące litrów. O ja pierdolę, mordy, ty to chyba im roczny napad robisz. No? Nie, no bo ja mam 253 sztuki. Pojedzie, ale wiesz mi pójść. Pojedzie na dwa dni popić, to już starczy, nie? No, o, widzisz? Dobrze, ja dobrze gadasz. W sumie dobre, ty. Ty, ale to jest na ten, na trzech ośkach i na czterech wirnikach, nie? No co? Znaczy, Boże, wirnikach, co ja pierdolę, ślimakach. Wiernikach. Ty, ale jakie ty masz zapotrzebowanie mocowe na przykład? 250 koni. Ja mam pod to Valtrę tą największą. 400. Ile to największa Valtra miała? 400, nie? 370... Nie, 400 ma, no ale oznaczenie jest S374? Bodajże. No, jakoś tak. Otóż to, no to jest to ciekawa opcja. Ty, no, jak ktoś ma jakieś duże gospodarstwo w tym pięknym farmingu, no na przykład takie 40 na krzyż. No, to taka fajna sprawa, nie? No bo mi tym małym to już mi się odechciewało, bo weź to napełniaj tyle razy. No tak, no to jest, wiesz, najedzisz, a tak to napełnisz jeden, no, będzie no, najwyżej zostało, potem tylko będziesz podpinał kakiem, dziękuję. Dokładnie. No, fajna sprawa jest, kurwa. A tak w ogóle, Rafałku, obczajałeś farminga tego ciągnika, tego Lindnera? No, Lindnera ogólnie? No, znaczy tutaj farmingu. Nie. Skrętne ośki z tyłu. To, a, że dwie skrętne ośki. Tak. A właśnie, jak się włącza ten skrętną... chodzi mi o obracanie kabiny. Ctrl-B. Aha, dobra. Bo właśnie się zastanawiałem nad tym ostatnio. Tak samo w Manicie można zmieniać te kąty, chyba jak się nie mylę też... Ctrl-Y to wtedy jest. Chodzi ci o skręt? Tak, no, w sensie, wiesz, 4 do 2 się zależy, no. No. Także wiesz, no jest ten farming ciekawszy. Ty, no, a właśnie pewno. Tak nawiązując do poprzedniego odcinka twojego, słuchaj, małe pytanie. Jak się czujesz z tymi kubkami słomy, słuchaj? Z czym, co? Tymi kubkami słomy, co na polu takie kubki słomy były. O Boże, jakie to jest wkurwiające. Widziałeś, ja się zawiesiłem tam praktycznie. Tak, no, ja wiem, ale tak właśnie tak... Ale to jest dziwnie zrobione, bo niby fizykę poprawili, ale z drugiej strony zjebali jednocześnie. No. Ale potem
Ja wam kurwa pokażę, jak z tego wyjadę. Ty, no. No ale kurde, w sumie mi się wydaje, że na następnego farminga to poprawię, on będzie lepiej, nie realistycznie. Znaczy tak, następny farming jak wyjdzie, to będzie już musiał być... Naprawdę, okay, będzie musiał być zajebisty. Bo inaczej to... A jak w ogóle jeszcze będzie przed tym Caterham Crops, to w ogóle będzie musiało zrobić. Znaczy będą musieli... Caterham Crops na razie zbiera to, nie? Dotacje, żeby dali to ciągnąć. Tak, bo tam było, że to ogólnie kasy tam potrzebowali, nie? Na zrealizowanie projektu. Otóż to. Ano. Jo, a moja mała mega nie rdzewie. Jak to by Kickster powiedział. Nie no. No ten jego śmiech, kurwa, to jest... Ale że jakby. Posłucham sobie ruskiego techno. Kurwa, gościu, naprawię bota. Wejdź, to są takie sieki, że to się wpada nie widzi. Tak, to jest DJ Śrutownik, nie? No, DJ kurwa Śrutownik. Te, przepraszam bardzo, szanowny DJ Śrutownik. Tak, ogólnie... Szanowny kolega DJ. Na dole taki fajny kanał u nas jest Rafał, który się nazywa Obora in the Mix. O Boże. Zapodaje DJ Śrutownik. Drinki robimy w paszowodzie marki Sano 12 metrów sześciennych. Boże, to miał już tu nic nie zdziwiło. Wiesz, mieszasz wszystko, potem wystawiasz mordę, postawiasz i śmieje. Na bramce stoi kosiarka rotacyjna. No. Ty, chociaż ja to bym bardziej postawił, nie wiem. Ale coś szerokiego, żeby było. Co ty gadasz? Przy okazji się jeszcze jeździ ten robot sprzątający Lali, także wiesz. Możesz pod siebie. Sprzątaczek nie ma. A potem robot jeździ. Co to? Ej, ale to jest taka impreza przyszłościowa, nie? No jak? No mordo. O, w ścianę zajebałem w sam. Jak będzie Maty otwierał swoją bukaciarnię, to przecież a jak będzie tam, tak samo tam będzie. A to już buduje? No już kończy. Na ile sztuk? Kostów chyba coś ma tyle. Nooo... Ale... To nie, coś chyba. Nie pogada. No ale wiesz, już mu wszyscy planują szyld na dach. Obora in the mix. Ja... No, no to tam będą takie dymy się działy, że... A byłem wczoraj, widzianem tę oborę, trochę po ciemku, ale widzianem. Muszę ja tam do niego zawitać kiedy. Bo już dawno nie byłem na tych rewirach. No tam pojedzie na otwarcie. O, Rafałku, ale za to jak jutro tam posmakować. Co mi tam Mateusz... Już mi mówił, ja dziękuję, ja wiem jak to jest. To ja powiem, że jak to w pokoju pachniało 90 po moich 18 godzinach, tak będzie w korsie pachniało. No nie, nie. Zapytaj się Głaszewskiego, czy mu smakowało. Głaszewski mówi, że dobre, ale na drugi dzień widny jakoś słabą minę miał. Dobra, ja sobie tam biorę. Tam herbata za mocna, z dwóch torebek było. Tak, ogórków za dużo poszło. Ale te ogórki to szły jak dzikie, nie? Ja pierdziele mordo, ten cały zapas tutaj na zimę. A jakie żeście mieli ogórki? Kiszone. Kiszone, lepsze. A człowieku, jakbym ci dał, to takie pikantne. A z papryczką co jest? No. Czyli się kurwy mocą. A takie. Panowie, nigdy nie zagryzajcie śledziem, nie? Oj tak. Kiedyś popełniłem ten błąd. Ja też. Śledzia to może nawet do chleba. Chlebka, śledzi do chleba. Do chleba to masz szynkę ze świnnego drapałka, a nie. No właśnie, człowieku, to z oryginalnej duńskiej świni. To co, teraz idę do sklepu i mam powiedzieć, ja poproszę szyneczkę ze świnki od Bernata? Zobacz, duńskie, bo polskie to się nie opłaca, zobacz, tak. Czekaj, tak to wspieraj polskie produkty. Wypierdoliłem właśnie tą belkę przez przypadek. Nic się stało. Nikogo nie zabiło, może być. Dokładnie. Zmieści się jeszcze jedna, nie? Do ścielarki trzy naraz. No ty, no. Właśnie, będzie się musiał mi pójść potem zapytać. Bardzo, bardzo dobrze, nie? A jaką piszonkę zastosowałeś? W jakiej fazie była święta kukurydza? Woskowa mleczna? Mleczno-woskowa. Jeden chyba to samo, nie? Czy nie? Tak. Najlepsza. Być może. Kurwa.
Kładzie się tabelka, czy nie kładzie? Kładzie, mordę musi. Dobra, idziemy słać. Krofom. No, pościel, tylko tak wiesz, tak... Tak, poszedł. No nie, nie! Wypadła mi tabelka. Ale no szmata, no. Jak ci wypadła? No wypadła mi normalnie. To ostro w zakręcie. Samo było. Krzywieć tam beczka wody. Nie z tej strony. No właśnie. Nie no, jedna beczka im starczy, niech się cieszą. Jedna beczka im starczy. No. Weź sobie rekle na beczki, żeby ci woda nie była. Jak? Ta beczka to mała jest do tej wody, ja muszę sobie jakąś większą załatwić. Jest, tak o 30 tysięcy litrów. Jest, no. O kurwa. Nie nadążyłyby pić. Ja znajdę, to ją ci zaraz pakuję, ci ją wyślę. Dobry z siebie jest, człowiek. Jest beczuszka bardzo przydatna oczywiście. Wiesz, przynajmniej spokój masz z wodą, bo ta skrzynka za mała jest. Tam chlupniesz 30 tysięcy litrów na szlak. Otóż to. Ty, panowie, nie macie tam jakiejś większej takiej lodówki do samochodu? Mamy. Nie posiadam. Jak będziesz miał prąd, to dasz radę. Ja pierdolę. No bo będę miał problem znowu na wakacje, nie? Wiesz, będziesz miał problem na wakacje. No, Renatka, prasowanie u ludzi, takie rzeczy, no. Będziesz miał gdzie flaszki chować, spokojnie. A jaką masz prasę? Ale to stare jakieś. Las Roland 44. Ona jeszcze pamięta Hitlera. Hitlera nie pamiętam. Jeszcze narzeka, człowieku, Klas Roland, to nie narzeka. Mordę po trzech pożarach i dwóch dachowaniach. O skurwysyn. Pożar to ona na oczy nie wiem. To ty już pewnie kurde na strażaka się zrobiłeś sam. Po takich przejściach to ty. Rafał, to wiesz, że w straży jestem? No. Serio? Od kiedy? Ostatnio się dowiedział. Chodź do mnie tata, chodź, no muszę zmierzyć, nie? Po co? Tak, po co? Ona bo nam mundury szyją w straży, nie? Ale tak, jak się wiesz, tak się uda fakt, tatuś o coś chodzi. A no bo w straży jesteśmy, nie? A no fajnie. LOL. Żebyś się nie zdziwiła, kiedyś będę dzwonić, że się pali. No mordu, poczekaj, bo farminga gram, ty, no tak, czekaj, no. Powiedz, żeby tam powiedzieli, żeby się później paliło, bo kurwa nie mam czasu, odcinek kończę. No wiesz, to taka sprawa, słuchaj, wiesz, no muszę dokończyć to pole, bo... W końcu są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Dokładnie. Albo... Miki, stuk się pali, stylta się pali. To będzie tak. Później, mordo, nie dam rady. Później, bo wiesz, taka sprawa, że trzeba nagrać odcinek jednak, nie? A ja jadę po wodę, człowieku. Straż pożarna jedzie? Syna nie ma w domu. Zobacz, obciążniczek. A obciążnik marki jakiej to on ile? Agco. Waży pewnie jest 1600 kg. Aż za duży. Dajcie go, kurwa. Ale to obciążniku teraz mówimy, tak? Bo chwilę się włączyło. Tak, no. To mi się ogólnie podobają te właśnie te akko obciążniki, ładne są. Już tu linka wysłałem. Ładniejsze niż tamte te na S. Te. No ona jest Rafałku pod tira. Mówisz? No i te fajne są te kolory, że można sobie zmieniać też. No to jest fajna sprawa. Będziesz musiał w tira zainwestować, bo beczka pod tira jest. Kurwa. Kurwa fajne, mam tam. Mamy radę. Tam. Ty właśnie, bo wózek można jak coś, nie? No można. Oczywiście. Dobra, dwie beczki tylko tak pokażę, żeby było i kuńczę to, bo pewnie i tak z 20 minut się uzbierało, znając życie lekką ręką. Ty, no powiem ci, że... A miało być na szybko, nie? 10... 8... No to więcej będzie, ty. Profesjonalna ma. Oj, to ja to kuńczę, kurde. To kuńczę, ty. No szybko, kochana. Bo nam się... Szybko, kochana. Szybko, kochana, bo tu kurwa cało nocy się nie wrzuci. O kurwa. Ojej, ten tekst to zawsze... aż tak cienko z tym internetem jest? Ma jak, człowieku, modem z drewna. O kurwa, modem z drewna, wiesz. Co dwa dni się pali. Tak, zainwestuje się w świnie, tak potem jest. Tak, dokładnie. Miki to wie, jakie jest.
Taka prawda. Ciężko żyć zwykłemu rolnikowi, no. Oj, ciężko to. Nie błędę, chłopaki, robisz Kargul, płacz. Płacz. Jak wszyscy płacz. Przecież mnie kurwa łezka z oka puściła, kurwa. I tym smutnym akcentem chciałbym powiedzieć, że skończyłem. Ale... Patrz, ale za, jaką mam krówkę ładną, patrz. Jakie mam stojce wielkie. Zobacz, je sobie. Je za co złapać? Tylko, że ona pod ogonem nic nie ma, ty. Jak nie ma? No, zobacz, no nie ma nic. No to weź, niech ty odkurzę. Tu chodź, co chradło? O Boże, robocik. A masz już grzebło i szczotkę? No jak? I wodę, wiaderko z wodą. Dobra. Chciałem tam patrzeć troszkę. Dzięki wielkie za oglądanko. Moi drodzy, szanowni koledzy, widzowie. I ogólnie to tam sobie piszcie komentarze. Co byście łapki chcieli, dawajcie. Czego byście nie chcieli, łapkujta, subujta i się śmiejta i w ogóle bawta się i ogólnie do zobaczenia, elo.